Kaczyńskiego i panią skarbnik gminy panią Monikę Nazarowicz. Serdecznie witam mieszkańców gminy przybyłych na sesję. Dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na wniosek burmistrza o rzeczywistości pana Marka Łuszczyńskiego. Wniosek burmistrza wpłynął do biura rady 19 grudnia 2018 roku. Przychylając się do wniosku burmistrza zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i paragrafem 18 punkt 2 statutu gminy Lubycza Królewska z dnia 28 stycznia 2016 roku. Zwołałem sesję rady na godzinę 11 w dniu 21 grudnia 2018 roku. Przechodzimy do punktu drugiego. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności na 15 rady w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 rady. Zastanowi większość ustawowego składu rady. Wobec tego dzisiejsza sesja zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie jest prawomocna, rada jest można podejmować uchwałę. I przechodzimy do punktu trzeciego. Porządek obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji państwa rady otrzymali. Czy są jakieś propozycje zmian? Nie słyszę. Stwierdzam, że Rada będzie obradowała według przedstawionego porządku. I przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018. Proszę panią Monikę o przedstawienie uchwały, projektu uchwały. Zmiany dzisiejszej uchwały budżetowej dotyczą konkretnie dwóch załączników. Załączniku numer 1 wydatki budżetu zwiększamy o kwotę 423 zł i 86 groszy. W załączniku numer 2, dla którego można powiedzieć, dzisiaj tu się spotkaliśmy, bo to jest załącznik przychodowy i tutaj zmianie ulega paragraf 911 przychody i sprzedaży obligacji krajowych, które podejmowaliśmy na ostatniej sesji i zwiększaliśmy, wprowadzaliśmy emisję obligacji na kwotę 1 549 000. Tej emisji nie będzie. Tak jak było mówione na poprzedniej sesji, będzie albo emisja obligacji, albo zaciągnięcie kredytu. Będzie emisja obligacji, będzie zaciągnięcie kredytu i zwiększamy paragraf 952 przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 549 423 zł 86 groszy, tak jak mieliśmy w pierwotnej uchwale na 2018 rok. I to jest jedyna zmiana, która jest w uchwale, przygotowana w uchwale, którą państwo mają przed sobą. Muszę jeszcze pan mówić dwa słowa. Jeszcze raz wyjaśniam, że to jest, ten kredyt był jak gdyby za, był w uchwale budżetowej za uchwalony wcześniej. Także tutaj jedynie mieliśmy jak gdyby no, dwie możliwości, albo kredyt, albo obligacje. Będziemy brać kredyt, w związku z tym ta uchwała w sprawie obligacji nie będzie wykonana. Możemy ją też uchylić na następnej sesji, czy żeby po prostu nie istniała w obrocie prawnym. Myślę, że to tyle. No, tutaj wyjaśnienie, no, ostatnio wyjaśniali, dlaczego bierzemy ten kredyt. No, kredyt był po prostu w celu na pokrycie deficytu i spłaty poprzednich, jak gdyby, wcześniejszych zobowiązań. Także tutaj jedynie zmieniamy to, że nie będą obligacji, będzie kredyt na taką samą sumę i myślę, że tak jak mówię, na następnej sesji lub w styczniu wyeliminujemy tamtą uchwałę, żeby też nie istniała jakaś druga uchwała, żeby dzielić się obligacji. Dziękuję. Czyli otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Pan radny Leżało, tak proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza, ewentualnie do pani skarbnik. Czy ten kredyt będzie na korzystniejszych warunkach jak obligacje? Jak to będzie się miało, powiedzmy, do spłaty, oprocentowania?
Być może jakieś tam pochodzą są. Proponowane oprocentowanie to jest 3,5% w skali roku. Spłaty tego kredytu będą przez lata 2019-2024 płatne w ratach miesięcznych po 1000 zł. W latach 2025-2028 będzie 11 rat po 30 770 miesięcznie i jedna rata 30 780. Oprocentowanie, tak jak mówiłam, 3,5%, natomiast marża to tutaj... Marża będzie 0,6, także myślę, że też nie jest duża. Wiem, że w poprzednich kredytach to była o wiele większa, tutaj jest no taka dość mała. Odnośnie obligacje, przyznaję, że to był wstępny etap negocjacji, także nie mogę powiedzieć w tym momencie, czy byłyby korzystne. Niemniej jednak do końca roku też by ciężko było je uzyskać. Myślę, że ten kredyt, jeśli tutaj uzyskamy, no to były negocjacje z panem prezesem, myślę, że no będzie lepsze rozwiązanie, no nie wiem, do końca obligacji. Wiecie Państwo, to są już takie szczegółowe negocjacje, dlatego no w tym momencie nie wiem do końca, jakie by były te procedowanie. Myślę, że podobne, bo to ja też pytałem innych, którzy brali takie obligacje, to procedowanie jest podobne. Jeszcze w jakim banku? Tutaj jest spółdzielczy grubyczy. Na początku bank, który planował wyemitowanie nam tych obligacji, złożył tylko deklarację, że wyemituje te obligacje, nie przedstawił też nam harmonogramu, ewentualnie oprocentowania, jeżeli ile by to kosztowało. Tutaj, tak jak pan burmistrz powiedział, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to byłoby korzystniejsze, czy nie. Oni po prostu wycofali się wcześniej, zanim przedłożyli nam jakikolwiek harmonogram. Tutaj mogę powiedzieć, ostatnio na sesji pani radna Ania Krzyszycha zapytała się, jakie koszty odsetki od tego kredytu, które planowaliśmy, czy ewentualnie obligacji. Ja wówczas powiedziałam, że to około 450 tysięcy. Z dzisiejszego harmonogramu, który nam przedstawił bank spółdzielczy Grubyczy, jest to o 25 tysięcy mniej. W skali oczywiście tych 10 lat. Tu jeszcze właśnie wyjaśnienie, no to chodzi o to, bo ta pierwsza jak gdyby propozycja banku była trochę wyższa w marży. No wyszło na to, że będzie 0,6, także myślę, że tutaj też to jak gdyby zaprezentowało, że koszty tego kredytu będą niższe. Obligacje, gdyby było więcej czasu, na pewno byśmy, no niestety naprawdę jest mało czasu. I także jeśli rzeczywiście tutaj bank Grubyczy w konsorcjum chyba to będzie z innym bankiem, udzieli nam kredytu, myślę, że przy takich warunkach, no nie są złe warunki, tym bardziej, że naprawdę czasu mamy bardzo mało. No, gdybyśmy po prostu nie zapłacili dokonawcy za tą drogę, to musielibyśmy zwrócić tą sumę, którą wojewoda nam przekazał na konto, czyli 1 600 000 musielibyśmy w następnym roku oddać. Dlatego, że nie wywiązaliśmy się z umowy. Także tutaj naprawdę no, szukaliśmy różnych rozwiązań. Mówiłem, że albo będą to obligacje, ale też cały czas prowadziliśmy rozmowy oczywiście z różnymi bankami, z naszym też, oczywiście tutaj z naszym lubelskim bankiem. No myślę, że te warunki, które tutaj powiedziałem, będą korzystne i myślę, że no w tej sytuacji, w której jesteśmy, rozwiązanie to jest najlepsze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Czy w związku z obligacjami już powinniśmy wyjaśnić? Nic nie. Już wyjaśniam, żadnych kosztów nie ponieśliśmy w związku z tym, że był przygotowany oczywiście dla nas. A to była wstępna jak gdyby taka propozycja, także jak gdyby żadnych kosztów nie będzie. Tu jedynie chodzi o zmianę z obligacji na kredyt. Myślę, że gmina nie poniosła żadnych kosztów. Także tutaj... To znaczy, czy ja rozumiem, panie burmistrzu, że chodzi o uelastycznienie pana stanowiska, tak? Czyli albo obligacja, albo kredyt. Daliśmy panu możliwość wzięcia jednego i drugiego. I teraz gmina decyduje się na kredyt. Tak, właśnie. Tak wybieramy.
kredyt. Ma nie korzystniejszy na pewno w tym momencie. Z obligacjami ludzie mogą się dobyć. Obligacje, powiem tak, to też są szczegółowe negocjacje. Myślę, że byłoby może nawet wyższe oprocentowanie. No tutaj warunki naprawdę, ja uważam, tego kredytu są bardzo dobre. Też pytałem właśnie, jakie są mniej więcej warunki przy innych kredytach. Pytałem też innych wójtów, burmistrzów. No jednak tutaj dostałem rzeczywiście w tak krótkim czasie, to powiedzieli, że naprawdę mamy dobre warunki. No także tutaj myślę, że no też sprawiły jakieś tam rozmowy z prezesem, myślę, że zadziałały i także tutaj ten kredyt dla nas jest dobrą jak gdyby propozycją. Myślę, że wyjdziemy z tych problemów, bo naprawdę to by były bardzo duże problemy. Wyobraźcie sobie, że to, że musimy zapłacić do benarce, druga połowa zwrot wojewodzie tych środków drugą połówkę. Także tutaj naprawdę to były takie no, ciężkie chwile. No dobrze, że wszystko zmierza do tego, że zapłacimy, wywiążemy się z umowy i będziemy mogli jak gdyby kontynuować współpracę i pozyskiwać środki na drogi z tego programu. Bo to jest, wiecie, raz nie wywiązanie się z umowy skutkuje, że na następne lata będzie naprawdę ciężej. Ja nie mówię nawet w tym roku. Ja mówię, znaczy w 19. Ja mówię też na następne lata. To gdzieś tam zostaje, gmina nie wywiązuje się z umowy. I dlatego tutaj takie były naprawdę no, moje jak gdyby działania, żeby ten, to wszystko spłacić. Także dziękuję. Dziękuję może Państwu. Ja tylko mogę radnych uspokoić, że jest to najniżej oprocentowany kredyt, jaki obecnie posiadamy, czy będziemy posiadać. Także to też jest jakoś tam. Dobrze, czy jeszcze ktoś będzie brał udział w dyskusji? Nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała 3/14/2018 Rady Miejskiej w Górze Kłęskiej z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian uchwały budżetowej na rok 2018 na podstawie artykułu 18 punkt 4, punkt 9 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym i innych ustaw, m.in. ustawy o finansach publicznych. Rada Miejska uchwala co następuje. Uchwała nr 40/213/2018 Rady Miejskiej Grupy Czekolewska z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, ustalone w paragrafie 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 31 050 232 zł 56 groszy zwiększa się o kwotę 423 zł 86 groszy i zmniejsza o kwotę 0 zł do kwoty w wysokości 31 050 650 zł 42 groszy. Z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 25 394 772 zł 70 groszy zwiększa się o kwotę 423 zł 86 groszy i zmniejsza o kwotę 0 zł do kwoty 25 395 196 zł i 56 groszy. Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 5 655 459 zł 86 groszy pozostają bez zmian. W tym punkt pierwszy, wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 7 878 524 zł i 10 groszy. Punkt drugi, wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 134 200 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, ustalone w paragrafie 4 ust. 1 przychody budżetu gminy wymagają zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Trzecie, określono w paragrafie 3 ust. 1 planowaną kwotę deficytu określoną w kwocie 1 milion 68 882 zł 30 groszy zwiększa się o kwotę 423 zł 86 groszy do kwoty 1 milion 69 306 16 groszy. Źródłami deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ludzi Królewskiej i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały są dołączone załączniki nr 1 i nr 2. I teraz zapytam, kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018. Głosowanie będzie imienne.
Więc będę prosił w tej chwili radnych o podjęcie decyzji. Zaczniemy od pani radnej Angeliki Kucyńskiej. Czy jest za? Jest. Przeciw, czy się wstrzymuje? Jest za, tak? Radna Katarzyna Chmielowiec. Za. Radny, radna Ewa Wedyna. Radny Gabriel Stanisław. Jestem za. Radny Głaz Antony. Jestem za. Radny Łukasz Połówko. Jestem za. Radna Anna Krzyszycha. Jestem za. Radny Bogusław Kudelski. Jestem za. Radny Mariusz Lewko. Jestem za. Radna Elżbieta Makowa. Radna Aleksandra Świtka. Radna Barbara Tyska. Radny Lech Żabota. Jestem za. Stwierdzam zatem, że uchwała nr 3, łamane przez 14/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej za rok 2018 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. I przechodzimy do punktu 5. Ja w tym miejscu przedstawię dwie informacje. Pierwsza to jest pismo, które wpłynęło do Biura Rady w tym okresie międzysesyjnym i to jest pismo kierowane do burmistrza. W związku z otrzymanym pismem z Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, pismo oczywiście pani kierownik Agata Nowicka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z otrzymanym pismem z Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2018 roku informuję o zaleganiu zapłatami za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w kwocie 18 118,71 zł przebywających w wyżej wymienionym domu na podstawie decyzji administracyjnej. W załączeniu jest pismo z DPS-u tam w Tyszowcach. Nadmieniam, że podana kwota zadłużenia jest wyższa, gdyż pismo nie obejmuje faktur za miesiąc grudzień 2018 roku. Zadłużenie na grudzień wynosi 4446,26 zł. W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań. To jest pismo do Rady, do informacji Rady, więc to pismo Państwu przeczytałem. Jest to pismo skierowane przez panią kierownik do pana burmistrza. Ja mogę tutaj uzupełnić tą wypowiedź. To proszę pani skarbnik, proszę panią uzupełnić. Uzupełnić tą wypowiedź o rozmowy z panią księgową z DPS-u. Uzgodniliśmy, że jeszcze w miesiącu grudniu zostanie do DPS-u przekazana kwota 8108, to była ta końcówka, która jest w tym piśmie wskazana. To jest tak, tak, 8118. Tak, i to zostanie przekazane jeszcze w miesiącu grudniu do DPS-u. Takie są uzgodnienia i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i z DPS-em. Jeszcze pan burmistrz? Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, myślę, że następna sesja to będzie sesja budżetowa. Wcześniej będą komisje. Oczywiście będziemy szukać tych oszczędności w tym budżecie. Może coś jeszcze uda. Chciałbym w następnym roku, w tym 19, żeby te zobowiązania rzeczywiście w największym stopniu zostały jak gdyby zapłacone. Bo to, co nas najbardziej jak gdyby obciąża gminę, to jest właśnie te zobowiązania. Zobowiązania wymagane, bo kredyty, pożyczki, wiadomo. Są kredyty, są pożyczki, są raty, płacimy. Najgorszą rzeczą są zobowiązania. Te zobowiązania wymagane. To, co właśnie przewodniczący bym przeczytał, są też zaległości oczywiście w ZUS-ie, zaległości w funduszu socjalnym, szkół. Także musimy w następnym roku te sprawy uregulować, bo będzie to się za nami jak gdyby ciągnąć i ciągnąć. Kredyty, pożyczki to są inne sprawy. To jest, wiadomo, płacimy, są raty, jest inaczej. Te zobowiązania niestety nas obciążają bardzo. I nawet przy tych właśnie rozmowach na temat kredytu, no zauważyłem, że to jest jak gdyby dla banków taka informacja, że no jeśli my nie płacimy, no to no właśnie. I dlatego będziemy na pewno w przy następnej sesji, a czy na komisjach, no szukać tych jednak możliwości, żebyśmy w następnym roku, 19, z tych właśnie problemów, z tymi zobowiązaniami wyszli. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi.
Proszę Państwa, i druga sprawa, jaką miałem Państwu przedstawić, to co prawda leży w gestii urzędu, ale tylko chciałem zadać jedno takie pytanie. Mamy spłynęły do nas oferty w sprawie obsługi systemu rady, czy pracy rady, bo chodzi o system głosowania i chodzi o elementy, które są związane z nagrywaniem, retransmisją i tak dalej. Chciałem Państwu wiedzieć, że musimy pokonać pewne problemy, ponieważ ta sala jest niestety źle skomunikowana internetowo. A transmisja i retransmisja wymaga niestety w miarę dobrego połączenia, więc to troszkę potrwa. Samo przyłącze, z tego co się orientowaliśmy, jest dość drogie, bo chcieliśmy przyłącze tutaj zrobić do budynku. No więc ja tylko zadam takie pytanie, bo różne rady różnie to robią, bo mamy w tej chwili opcję albo wyboru samego głosowania, czyli pilota, albo opcję z tabletem. Tylko wtedy będziemy musieli zdecydować o tym, czy korzystamy z nich cały czas, czy korzystamy tylko na miejscu w trakcie sesji rady. O ile wiem, w budżecie mamy na to przeznaczone ten 20 tysięcy złotych na następny rok. W projekcie budżetu. Proszę, żebyście Państwo wzięli pod uwagę, rozpatrzyli te kwestie. Jeżeli chodzi o oferty, one spłynęły z dwóch firm. Ja zresztą poprosiłem pracowników, żeby sprawdzili, jak to w innych urzędach wygląda. No, w różnych urzędach różnie to wygląda, są różne, że tak powiem, formuły, tak? Jedni, ale większość jednak decyduje się na tą wersję tabletową. Więc my mamy do wyboru albo obsługę zewnętrzną, albo własny sprzęt. Myślę, że decyzja będzie należała do urzędu tutaj, ale ja Państwu informuję, że takie działania są podejmowane, żeby tam nie było jakichś, że tak powiem, niedomówień, że nie robimy nic, tak, bo sesje są nagrywane i widzicie Państwo, ostatnia była opublikowana dwa dni po nagraniu. Wiadomo, że musimy to wszystko wdrożyć. Teraz będzie kolejna nagrana, więc to nagrania będą, że tak powiem, cały czas wchodziły do momentu, aż transmisja w ogóle obraz sesji będzie możliwa, bo są pewne problemy techniczne, które powodują, że nie możemy tego zrobić od razu. Myślę, że pan burmistrz jeszcze dał sobie na to odpowiedź. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, myślę, że tak tutaj będziemy jakoś wybierać to najbardziej optymalne dla nas. Wiadome, sytuacja finansowa jest jaka jest, ale no to musimy mieć, bo to wynika z ustawy i nie może być tak, że ktoś tam dzwoni, pyta, dlaczego nie ma jakby transmisji na żywo, bo tak powinno być, obrad sesji. No ja bym chciał, żeby było, od razu powiedziałem, że dla mnie to jest też, podejmujemy te różne decyzje, niech mieszkańcy też słyszą, dlaczego jest akurat taka decyzja, dlaczego jest tutaj rozmowa o kredycie, o obligacjach innych. Także myślę, te sesje jak najbardziej, ja bym chciał, żeby jak najszybciej. No niestety myślę, że wybierzemy jakąś bardziej ubogą wersję, bo naprawdę, no ja wiem, są gminy, gdzie wybierają bardzo bogatą, 40, 50 tysięcy, 60 tysięcy nawet za sprzęt. Takie są. Oczywiście każdego, jak jest gmina, która na to stać. No pewnie to jest ułatwienie dla radnych, dla przewodniczącego prowadzenia, także myślę, no ale zobaczymy, wybierzemy jakąś taką wersję, no która będzie spełniać te wszystkie wymogi, no niemniej jednak nie wyśmiemy najbogatszej, o tak powiem. Odnośnie jeszcze tutaj może mogę zadać jeszcze odnośnie audytu, bo tutaj był też, tutaj obiecałem, że do następnej sesji jak gdyby, no nie wiedziałem, że tak będzie szybko, to przyznaję się. Niemniej jednak już jakieś informacje mam. Koszt takiego audytu to jest około 15 tysięcy, 10-15 tysięcy. Oczywiście, jeśli to rozszerzy na jednostki, no to wtedy wiadomo, czyli szkołę, ale też rozmawiałem z panem, który tym się zajmuje, powiedział, że i tak wszystkie przepływy są jak gdyby z gminy, to jest powiązane, także raczej nie jest potrzebne robienie audytu we wszystkich jednostkach, chyba że jest taka potrzeba, to wtedy oczywiście. Także już mówię, że to są koszty w granicach 15 tysięcy. 10-15, no różnie, zależy jaka firma. Takie są koszty, także jeszcze oczywiście będę się, bo wiadomo jaki jest zakres, chciałbym, żeby jeśli będzie taki audyt, żeby to był jak najtańszy, ale też oczywiście, żeby
bo audyt nie ma tylko na celu, jak gdyby, no bilans otwarcia to jest raz, ale też te błędy, wyszukanie tych błędów, ale też jak gdyby wskazówki, jak te błędy naprawić. To nie jest tak, że my tylko jak gdyby rozliczamy poprzednią radę, poprzedniego burmistrza. My chcemy też naprawić to, co jest złe. Ten audyt to są przecież finansiści, którzy też znają się po prostu na finansach samorządu, na innych sprawach prawnych i też myślę, że w tym audycie będą wskazówki, jak tych błędów unikać. Także to jest naprawdę taki audyt. Myślę, czasami też rozmawiałem z wójtami, którzy czy burmistrzami, którzy jak gdyby przechodzą z jednej kadencji w drugą i też taki audyt robią. Kończą kadencję, rozpoczynają następną i robią audyt. Mimo że to jest ciągłość, były jak gdyby wójtem czy tam burmistrzem, zostaje dalej wójtem, burmistrzem, ale ten audyt na koniec pierwszej kadencji i rozpoczynającą następną kadencję też robi. Bo też chcę wiedzieć, czy jest coś tam źle. Także tak tu woli wyjaśnienia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jakieś jeszcze ma na wnioski, albo informacje, pytania? Tak, czyli myślę, że w szkole taki audyt byłby też potrzebny. Po prostu, żeby wyrzucić pewne i rozwiązać ten problem, nie? Żeby nie wyrzucać tych jednostek. Tak wyjaśniam. Myślę, że no szkoła tak, myślę, że w Lubelczynie to zobaczymy. Nie wiem, bo tu jest też spółka ZUK, no zobaczymy, czy rozszerzymy to też na spółkę. Bo tam oczywiście mamy 100% udziałów, także gmina ma i myślę, że też warto by było wiedzieć, bo wiecie Państwo, ceny wody są bardzo duże, kanalizacji. I teraz z czego to wynika? To, co Pan Przewodniczący powiedział na poprzedniej sesji, myślę, że taki audyt też by wskazał, jakie działania trzeba podjąć, żeby obniżyć koszty właśnie wody, kanalizacji. Także tutaj myślę, że naprawdę u nas potrzebny jest taki audyt. Tym bardziej, że nie wiem, czy kiedykolwiek był robiony. Są oczywiście kontrole regionalnej izby, są inne kontrole. Niemniej jednak myślę, że taki audyt też jest tutaj potrzebny i też nam jakoś da odpowiedź na pytania, gdzie jest źle i w jaki sposób można to naprawić, żeby było lepiej. Dziękuję. Ja bym jeszcze miał pytanie właśnie odnośnie tego audytu. Ten audyt to miał być zewnętrzny czy wewnętrzny? Bo już wyjaśniam. Bo ja jeszcze tak przepraszam, że przerywam w tym momencie. Ja rozumiem, że audyt zewnętrzny to jest ktoś, przyjeżdża firma gdzieś z zewnątrz, nie jest tutaj ona, powiedzmy, nie z Tomaszowa czy skądś, tylko gdzieś starsza z zewnątrz, kto się zajmuje tym. Panie Radny, już wyjaśniam. Audyt wewnętrzny to jest przez pracownika, który pracuje w urzędzie i może sprawdzić, jest taka, na przykład jest taki audytor w starostwie powiatowym, Tomaszowie. I on na stałe pracuje, a jednocześnie jest audytorem i może jak gdyby... Kontroli jednostki. Tak, kontroli jednostki. Zewnętrzny. A zewnętrzne to jest tak, przez firmę zewnętrzną, która kontroluje, może kontrolować oczywiście ten sam urząd, może jednostki, to zależy oczywiście od nas, od burmistrza, jaki zakres wskaże tej firmy. Dziękuję. Czyli co, rozumiem, że nie ma więcej pytań. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Dziękuję Państwu za przybycie i udział w dzisiejszych obradach. Zamykam 3. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Gminy Królewskiej obecnej kadencji. Dziękuję Państwu. Radnych, mam nadzieję, zgodzą się ze mną, w imieniu Rady, Radnych, chciałbym złożyć mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia na okres świąteczny, zdrowych, pogodnych, wesołych i rodzinnych świąt Państwu życzymy wspólnie i myślę, że nowy rok, który przyjdzie, będzie dla nas nadzieją na, jak to się u nas mówi, czy mówi, lepsze jutro. Także życzymy Państwu wszystkiego dobrego na nowy rok od Rady Miejskiej. Jeszcze Panie Przewodniczący, może ja w imieniu własnym pracowników urzędu
składam też radnym tutaj obecnym, jak i nieobecnym, oczywiście ci, którzy nie mogli tutaj być, mieszkańcom gminy, wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła, świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.